Wielkopolskie popołudnie z Radiem Poznań. Czy radni rządzącej Poznaniem Platformy Obywatelskiej powinni wydawać pieniądze podatników na broszury Stowarzyszenia LGBT o treści pornograficznej? Naszym gościem przy telefonie jest radny miasta Poznania, radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Rozankiewicz. Dobry wieczór, panie radny. Witam bardzo serdecznie pana. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Może jeszcze jedno wyjaśnienie. Zapraszałem do tej rozmowy także dwoje radnych Platformy Obywatelskiej i oboje mi odmówili udziału w rozmowie, tłumacząc się różnymi obowiązkami. No, z drugiej strony w sumie się trochę nie dziwię, też bym się wstydził brać, odpowiadać na takie pytania. Panie radny, zacznę od takiego podstawowego pytania. Czy zadaniem samorządu jest sponsorowanie broszur takich jak ta wydana przez to Stowarzyszenie LGBT w Poznaniu? Cóż, pomijając samą kontrowersyjność albo nawet wulgarność niektórych treści, które tam są zawarte, to przede wszystkim samorząd powinien działać na zasadzie pomocniczości, czyli wspierać takie inicjatywy, które bez tego wsparcia nie mają szans na rozwój, no i poza tym służą wspólnocie, czyli społeczności, a nie są jakby ukierunkowane bardzo tylko na jedną jej część, tak skrajnie. Natomiast przede wszystkim ta zasada pomocniczości, czyli jeżeli coś nie mogłoby samo się finansować, no to wtedy występuje się do samorządu. Tutaj mamy o to do czynienia z sytuacją, w której grupa Stonewall nieustannie ogłasza pewne zbiórki, czy to na lokal, czy na wydawanie różnych rzeczy, czy na pewne przedsięwzięcia medialne, i zawsze te pieniądze zdobywa od jakichś prywatnych sponsorów, swoich członków, także tego problemu by nie było. No tak, ale czy w ramach tego wspierania organizacji samorządowych można wspierać również taką, która wydaje broszurę? Tak może dla wyjaśnienia i zrozumienia tego, o czym mówimy, pozwolę sobie jednak mimo wszystko zacytować naszym słuchaczom fragment, chociaż z tego tekstu to nie jest nic ukrytego, bo tą broszurę można znaleźć w internecie. Nie ma żadnych obostrzeń, na przykład dotyczących tego, że jest tylko dla osób dorosłych, ale fragmencik, pozwolicie państwo, że zacytuję. Najlepsze orgie w stolicy Wielkopolski urządza 40-letni obcokrajowiec. To jest naprawdę grupówka na poziomie, w pięknym apartamencie, wielki salon z kanapą, gdzie w różnych konfiguracjach chłopcy uprawiają seks. Jest duży, przeszklony prysznic, więc ci, którzy akurat chcą się umyć, są widoczni dla reszty uczestników. Czytamy relacje prawdopodobnie uczestnika, jak to sam określił, grupówki. No to ja się pytam, panie radny, czy to jest niezbędne działanie dla samorządu, wspieranie tego typu treści? Moim zdaniem te treści, tak jak tutaj wspominałem, pewne nawet obsceniczne czy wulgarne, bo gdzie indziej są pewne określenia takie rodem z trzepaka, jak to się kiedyś mówiło, no świadczą jednak o pewnej takiej, nazwijmy to, kontrowersyjności czy nawet kryminalności niekiedy tego zjawiska. I zadaniem samorządu, jeżeli takie treści pozyskuje, czasami jest nawet, można powiedzieć, no odpowiednio uczulić społeczeństwo, czy to dzieci, czy rodziców, prawda, jako że miasto prowadzi też szkoły, ażeby wiedziały, no nazwijmy to, jakie nawet można powiedzieć potencjalne zagrożenia czekają. Tak bym widział rolę samorządu w tej roli, a nie wspierać i firmować swoim herbem, przepraszam, czy znakiem tego rodzaju wydawnictwa. No, warto tutaj może wspomnieć też naszym słuchaczom, że mówimy o stowarzyszeniu, które jednocześnie pobiera też jakieś kwoty, dostaje dofinansowanie między innymi na uczenie tolerancji państwa dzieci właśnie w szkołach. No, w tym roku może nie, no bo ze względu na pandemię są pewnego rodzaju ograniczenia ogólne, ale bywały takie sytuacje, gdzie przedstawiciele właśnie tej grupy, no stawali i uczyli, mówili o tolerancji przed uczniami poznańskich szkół. Pan radny przyjrzał się też wydatkom miasta na tego typu prowokacje. Grupa organizująca m.in. Marsze Równości dostała pieniądze także na zakup chyba sprzętu na uruchamianie telewizji internetowej na przykład. Tak, tak. Ta grupa miała taki zamiar, żeby po prostu no, swoje te, nazwijmy to, pogadanki czy tak zwaną seks edukację prowadzić przez internet, ale już nawet media donosiły o pewnych produkcjach takich związanych właśnie z
pewnymi dosyć wulgarnymi, że tak się wyrażę, treściami, które, że tak się wyrażę, no niektóre grupy niszowe dosyć uprawiają, więc no niestety te pieniądze poszły na troszeczkę mało chlubne przedsięwzięcia czasami. Ile jest takich stowarzyszeń o podobnym profilu, które współfinansowało miasto, czy to w ostatnich latach, czy w minionym czasie właśnie? Na co te pieniądze szły? Z moich obliczeń wynika, że takich stowarzyszeń jest de facto kilka, z tego trzy zdecydowanie się wyróżniają. Natomiast te pieniądze, powiem tak, do roku 2017 one były przeznaczane z takich, można powiedzieć, dosyć tradycyjnych kategorii, takich związanych z, czy to właśnie ochroną zdrowia, czy edukacją, i niektóre, można powiedzieć, treści były takie zbyt, jakby to powiedzieć, ostentacyjne, czy no podważane. To były właśnie takie, nazwijmy to, bardzo, bardzo takie wyraziste treści. Natomiast od roku 2019 pojawiła się taka bardzo pojemna kategoria, z pozoru nie mająca jakichś takich bardzo mniejszościowych przecież konotacji: upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Czyli taki koszyk, taki wór, do którego można wszystko wrzucić po prostu, tak? Otóż, i wtedy można powiedzieć, że finansowanie tych organizacji nabrało nowego, nieznanego wcześniej impetu. Kwoty te przekraczają rokrocznie 100 tysięcy, no ubiegły rok był zdecydowanie rekordowy. Mhm. A te organizacje właśnie promujące wolność seksualną, jakimi kwotami są obdarzane przez samorząd miasta Poznania, przez radnych Platformy Obywatelskiej, którzy przecież, przypomnijmy, rządzą tym miastem? No, radnych Platformy i niestety też od bieżącego roku drugiego klubu, który też poparł budżet, są obdarzane kwotami około wcześniej 100, teraz tak już nawet ponad 120 tysięcy rocznie. Tych ostatnich pól, które były rozdawane w grudniu, jeszcze nie podsumowałem, ale to nawet już chyba widzę, że przekracza 150 tysięcy w ubiegłym roku. Bywają to granty jednorazowej wielkości 23, nawet 27 tysięcy złotych na takie wydarzenia, które się nazywa, no tutaj akurat na przykład, czy wsparciem psychologicznym, czy tęczowe rodziny edukacją, na przykład. Tak. W każdym razie, natomiast przez to, można powiedzieć, te organizacje mają jakby dużo więcej wolnych środków, które mogą no na dosyć takie frywolne, czy nawet ocierające się... Gorszące po prostu, nie bójmy się tego słowa. Gorszenie po prostu, tak, wydarzenia wydawać, bo po prostu miasto im, nazwijmy to, ujmuje środków na to, co jest mniej kontrowersyjne, a przez to, można powiedzieć, pomaga robić to, czego się najbardziej obawiamy tak naprawdę. Ale jest jakaś nadzieja w radnych Platformy Obywatelskiej, którzy odmówili udziału w rozmowie, bo być może jest im po prostu wstyd. Ale panie radny, zmieniając temat jeszcze na koniec, chciałem zapytać o sprawę, która właściwie znajdzie swój wyraz w najbliższy poniedziałek, bowiem od właśnie 1 lutego miasto rozszerza strefę płatnego parkowania. Jak pan ocenia ten pomysł i jego realizację? Cóż, strefa płatnego parkowania to jest swojego rodzaju takie, no nazwijmy to, przecieranie się dwóch środowisk, czy środowisk, które było przyzwyczajone do tego rzeczywiście, że w tych dzielnicach staromiejskich jak Wilda czy Łazarz dotąd parkowało się dosyć swobodnie, ale te dzielnice były coraz bardziej zatłoczone, no i takiego, nazwijmy to, lobby uwalniającego przestrzeń od samochodów, które niekiedy bardzo bezwzględnie traktuje w ogóle samochód w mieście. I to jest bardzo istotna polaryzacja. Widzę, że jednak mimo wszystko w środowiskach takich lokalnych, osiedlowych następuje troszkę większa akceptacja dla samej idei strefy, natomiast nie dla stylu jej wprowadzania, to znaczy dla na przykład selektywnego traktowania pewnych ulic, czy no dla takiego dosyć partyzanckiego sposobu sprzedaży abonamentów, jak to w tej chwili ma miejsce, z tego, co możemy zobaczyć na przykład na Łazarzu czy na Wildzie. Więc ogólnie można powiedzieć, że strefa jest nieuchronna. Strefa jest nieuchronna, zwłaszcza, że w takich, no mówię, obszarach, gdzie to parkowanie niestety nie jest naturalną rzeczą, ponieważ budynki były budowane w czasach, kiedy nie było samochodu. Co innego, obszary bardziej zewnętrzne miasta, są takie nurty, które postulują, by całe miasto było strefą.
Nie sądzę, żeby było to w tej chwili, przynajmniej do rozmowy, też nie jest to dobry kierunek, ponieważ no, w wielu obszarach tak naprawdę nie inwestowano ani w transport publiczny, ani w parkingi takie kubaturowe, ani nawet w parkingi tak zwane park and ride. I teraz można powiedzieć, oto tutaj rządzący w mieście pokazują, no przecież wprowadzamy rozwiązania zrównoważone, ale rozwiązania zrównoważone przyczyniają się niestety do problemów w innym miejscu potem. Tak, i to zrównoważenie również polegało na tym, że w zeszłym roku zostały wprowadzone podwyżki w strefie parkowania, bodaj jedne z najwyższych w Polsce. I one teraz też zaczną obowiązywać od poniedziałku, chociaż pewnie nie od razu na wszystkich ulicach obu wspomnianych dzielnic, czy części miasta Poznania, czyli i Wildzie, i Łazarzu, bo nie wszędzie zdążono po prostu tą strefę przygotować. Dodam jedno zdanie. Te stawki powinny być naprawdę elastyczniejsze, w tym sensie, że tam, gdzie to parkowanie jest naprawdę problemem, powinny być wyższe, natomiast tam, gdzie jest mniejszym problemem, powinny być kształtowane jakby w stosunku do między podażą a popytem. Można to też robić, tylko trzeba po prostu wyznaczyć więcej sektorów. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za podjęcie telefonu. Dziękuję również. Dobrego wieczoru. Radny miasta Poznania Prawo i Sprawiedliwość Krzysztof Rozenkiewicz był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.